Będzie audyt śledztw osób związanych z Platformą Obywatelską. To maszynka do ukręcenia niewygodnych spraw dla obecnej władzy, mówią politycy suwerennej Polski. Bodnar uruchomił właśnie maszynkę do skręcania śledztw spraw kryminalnych kolesiów Donalda Tuska. Kilka dni temu uruchomiono znany mechanizm PR-owy po to, żeby wszystkich państwa oszukiwać. Mianowicie list autorytetów Platformy Obywatelskiej, który to list mówi o tym, że trzeba jeszcze raz przeanalizować sprawy polityków Platformy Obywatelskiej, czyli im pomóc. Oczywiście jestem przekonany, że to jest ustawka. Na ten list odpowiadał oczywiście Adam Bodnar, że rzeczywiście trzeba te wszystkie sprawy tych Nowaków i tak dalej posprawdzać. Potem oczywiście uruchamia się profil neoprokuratorów, którzy mówią, że tak, teraz będą jeszcze raz analizowali sprawy. Oni zupełnie wprost mówią, że uruchomiono tą machinę do skręcania śledztw, ale wczoraj poszły już za tym działania. Mianowicie zdegradowano prokurator, wybitną prokurator, upokorzono, odsyłając do najniższej prokuratury, prokurator, która właśnie odpowiadała za skuteczne śledztwo w sprawie na przykład Sławomira Nowaka, która odpowiadała za skuteczne śledztwo, które tak zabolało Donalda Tuska w sprawie afery Sienkiewicza, kiedy fałszowano akty notarialne po to, żeby siłą, jak w państwach afrykańskich, napaść na telewizję publiczną.